Znajdujemy się obecnie przy zbiegu ulicy Okrzei i ulicy Rurowej na skrzyżowaniu. W tle widać już maszyny, które zostały tutaj sprowadzone na plac budowy. No i oczywiście rozpoczynamy długo oczekiwaną przez mieszkańców tej dzielnicy budowę kanalizacji. Ja przypomnę tylko, że w ramach tego projektu jest przewidziana budowa kanalizacji w ulicy Rurowej, w ulicy Bartniej, w ulicy Sosnowej i w ulicy Tartacznej. Oczywiście dlaczego tylko w tych ulicach? No z tego powodu, że w ulicy Okrzei, przy której też stoimy, w ulicy Farfak i w ulicy Śródlonej kanalizacja została i już wykonana. Oczywiście jeszcze dodamy do tego ulicę Kondrackiego. Tym zadaniem rozpoczęliśmy realizację megaprojektu za prawie 100 milionów złotych i mam nadzieję, że równie sprawnie będziemy rozstrzygali kolejne przetargi, wśród nich przetarg na oczyszczalnię ścieków za blisko 50 milionów złotych i tym samym tą infrastrukturę sanitarną w mieście będziemy polepszać. To nie koniec inwestycji tej dzielnicy. Tak jak było w przypadku ulicy Okrzei, czyli najpierw kanalizacja, potem budowa drogi, tak również jest zaplanowane przy ulicy Rurowej, Bartniej, Tartacznej i Sosnowej. Została jeszcze ulica Źródlana, ona też będzie w kolejnym etapie wykonana.